co jest taką najgłębszą przyczyną tego, bo mi się wydaje, że to, że działa się historia Olewnika i że takie rzeczy mogły dziać się w aparacie państwowym, czy obok aparatu państwowego, to, że przez 20 lat nie zbudowaliśmy dróg i autostrad, dzięki między innymi dzięki czemu zginęło, jak sobie przed chwilą policzyliśmy, prawie 100 tysięcy ludzi w Polsce, bo 5 tysięcy rocznie razy 20 Ludzie lat. zawsze giną, ale zginąłoby ich dużo Pewnie mniej. by no, Biorąc wskaźniki gdyby zachodnie zginęło niemieckie, kilka na pewno tysięcy czy udałoby się kilkanaście, niewielkie tak? miasto, ludzie, taką ilość czy liczbę ludności, jaka zaludnia średniej wielkości miasteczko, ocalić i oni byliby, tworzyli dla naszej wspólnoty, byliby z nami. Nie zbudowaliśmy sprawnego państwa. Nie zbudowaliśmy sprawnego państwa, ale również dlatego, że nie da się państwa budować w oparciu o to, że jedyną identyfikacją moją jako obywatela będzie sprawnie i systematycznie płacony podatek i wypełnienie PIT-u 30 kwietnia, do 30 kwietnia. Ponieważ moim zdaniem to, co zarzuca nam się, że my Polacy romantyczni z łopotem flag i sztandarami ciągle i ze łzawą oczkiem wspominamy martyrologię i Wiktorię Wiedeńską, to moim zdaniem bez tego spoiwa, bez tego łzawego oczka i tego łopotu flagi nie da się stworzyć głębokiej identyfikacji z naszym krajem, z naszym państwem, z naszą ojczyzną, po to, żeby Wywołać entuzjazm u ludzi i wolę wywołać entuzjazm, działania. wolę Zgoda. działania, ale jednocześnie odpowiedzialność za podejmowane wybory i zainteresowanie tym, jak działają instytucje i tak dalej. To, że nam próbowano wtłoczyć i wytworzyć atmosferę, że polityka jest jakimś świństwem, jakimś miejscem dla tylko przekręciarzy. Sami też się do tego przykładaliśmy, bo też tak politykę często No bo pokazywaliśmy. łatwiej opisać i zrobić materiał z konfliktu partyjnego, że Tak. Niesiołowski krzyknął na Ziobrę to, a Brudziński odpowiedział Palikotowi to. I mamy hajs, i mamy już jedynki, headliny, łatwo się układa, czerwone paski lecą i media funkcjonują, ta maszynka się mieli. No moim zdaniem I jest to dzięki temu też bzdura. politycy mogą zajmować się tylko i wyłącznie trzeciorzędnymi rzeczami, bo dzięki temu dotrwają do wyborów, dzięki temu uwaga, tak jak w ostatnich latach, skupia się na dwóch graczach, którzy wystarczy, że się między sobą boksują i mogą spokojnie No żyć, tak, tylko a nie budować tego. to uderzmy się my również w piersi. Jak Rzeczpospolita i program Warto Rozmawiać rozliczyli na przykład rząd Jarosława Kaczyńskiego z jego obietnic przedwyborczych albo rząd Donalda Tuska. Przecież program Platformy, z którym szło do wyborów, zniknął z ich strony internetowej. Już nikt nie pamięta, o co oni tam się, z czym oni szli i tak dalej, prawda? W związku z tym, a my też nie zadbaliśmy o to, żeby zrobić zrzut z ekranu i zeskanować to i pokazywać punkt po punkcie, gdzie jest przekręt, gdzie jest kłamstwo, z czego się nie wiązali, co olali, czego nie dopilnowano. No. I ekscytowaliśmy się codziennie, my wszystkie media, rzeczami naprawdę ośmiorzędnymi, nie pytając o to, czy opracowano procedurę taką, czy opracowano procedurę taką. Dziennikarze nie by drążyli tego, dlaczego nie udało się, dlaczego wcześniej nie przygotowano ustaw, które pozwoliłyby szybciej budować autostrady itd., itd., No itd. ale tylko jeszcze raz powtarzam, że moim zdaniem budowanie konfliktu pomiędzy Polską romantyczną, martyrologiczną, patriotyczno-sztandarową, a Polską nowoczesną, zmodernizowaną, liberalną, która walczy o instytucje Jest i to jest fałszywy podział. jest fałszywy podział. I Zgoda. nie dajmy się wprowadzić w ten idiotyczny zupełnie znowu uproszczenie i taką redukcję tej narracji. Bo moim zdaniem, żeby uczciwie i sumiennie pracować dla Polski, to znowu zacytuję bohatera filmu Solidarni 2010. Człowiek mówi do Ewy Stankiewicz: wystarczy, że pani robiła dobre materiały, rzetelne i ja, żebym był uczciwy. Wystarczy, to jest aż tylko tyle. No, ale też, żeby pracować, żeby wywołać chęć działania na rzecz wspólnoty, to trzeba się czuć wspólnotą, a tego poczucia nam No ale. ewidentnie brakowało. Ale nie tylko nam, znaczy tak, oczywiście, że istnieje coś takiego, że ludzie są odklejeni że elity, albo tak zwani liderzy opinii, albo ci, którzy przyjęli rolę, albo uzurpują sobie rolę bycia autorytetami moralnymi, kompletnie są odklejeni od tej wspólnoty. Dla mnie no, takim niesamowitym przykładem tego był fakt, jak można było puścić sygnał ze studia TVN 24 na godzinę przed rozpoczęciem się uroczystości pogrzebowej na krakowskim rynku, gdzie na telebimach miała być transmisja z religijnej ceremonii
pożegnania pary prezydenckiej w Bazylice Mariackiej. No, to znaczy, jak dalece trzeba być odklejonym od tych ludzi, którzy stali z różańcami w ręku, z łopoczącymi flagami, tych 40 tysięcy ludzi na krakowskim rynku, żeby zafundować im przekaz ze studia TVN24 z rozmową, z dyskusją pana Hartmana z Miecugowem o demonach polskiego patriotyzmu. To znaczy, to wygląda jak jakaś ironiczna, diabelska sztuczka. Ludzie zaczęli wtedy krzyczeć, precz z TVN-em, dajcie TVP. I moim zdaniem ktoś, kto podjął decyzję wrzucenia sygnału ze studia, najlepiej obrazuje, jak ludzie są odklejeni od narodu, jak elity kompletnie nie czują, nie ale widzą tego. Ale też ten naród nie czuł... Ten nasz naród, nie nasz, ten. Tak, ale nasz naród nie czuł się, nie miał silnego poczucia przynależności do bycia wspólnotą. No nie, no bo tą wspólnotę rozbijano, napędzano jednych na drugich, pisowców na platformersów, komuchów na postkomuchów czy na katoli, ciemnogród na liberałów, mohery na kosmopolitów i tak dalej. No przecież ktoś te szczucie robił, no ktoś budował ten rodzaj konfliktu, jazgotu i permanentnej takiej euforii. A tych ktośów chyba było bardzo wiele, my też byliśmy wśród tych, wszyscy gdzieś byliśmy z różnym wśród poziomem tych zaangażowania i wcale nie budował też takiej symetrii, bo moim zdaniem to można było wskazać palcem. Zmieni się to teraz? Bardzo bym chciał. Mało tego, spotkałem ludzi dumnych i pięknych na krakowskim Przedmieściu, którzy mówią mi przez te załzawione oczy, potrafiliśmy się policzyć, ilu nas jest. Spójrzcie, ilu nas jest. To daje taką siłę, takie poczucie więzi, a jednocześnie mobilizacji i godności. Nie ma obciachu. Jesteśmy, to nie są mohery, to nie jest ta polska buraczana, którą nam nas wmówić. To są fantastyczni, wykształceni ludzie, znający języki i bardzo dużo młodych, bardzo dużo przedsiębiorców, tych, którzy pracują na własny rachunek. To nie jest Polska roszczeniowa, to nie jest ta Polska, która będzie wołała daj, szła na zasiłki, tylko to jest Polska, która chce pracować dla siebie, ale również chce żyć i funkcjonować w dobrym, funkcjonującym państwie. No i pytanie, czy nam się to uda, ale... To sprawdzimy za 10 lat mniej więcej. Dziękuję Ci bardzo. I sprawdzimy już za półtora miesiąca. Jan Pospieszalski był moim gościem. Dziękuję.